Od 4 dni jesteśmy na kempingu pod lasem. Kemping jest w Bolkowie, czyli w Sudetach. No i po 4 dniach możemy już tu coś niecoś o tym miejscu powiedzieć. Przede wszystkim jest fajne, bo jest podzielony na 4 sektory. Każdy tak naprawdę znajdzie sobie sektor dla siebie. No pokrótce wam te sektory zaraz pokażę. No ale zacznijmy od recepcji. Mamy recepcję. No nie zawsze ktoś jest, ale jest telefon. Jeżeli potrzebujemy coś, dzwonimy, przyjeżdża właściciel. Już przy recepcji mamy stanowisko serwisowe. Można zlać szarą wodę, opróżnić toaletę, płuce, wypłukać sobie kasetę i nabrać wody. Co istotne, możemy tu zrobić serwis, nie będąc gościem kempingu. Można sobie przyjechać i ten serwis zrobić. Najnowszym sektorem i w sumie największym jest sektor 4. Można go nazwać takim sektorem zlotowym. Z tą myślą został zrobiony, bo może pomieścić tutaj bardzo dużo kamperów. Oczywiście jest też węzeł sanitarny. I no jedyną bolączką tego sektora jest to, że nie ma cienia, ale będą tutaj robione nasadzenia takich już większych drzew i też za chwilę będzie tu przyjemnie i kameralnie. Jest ułożony tarasowo, oczywiście też wszędzie mamy prąd. Jest widokowy. No tu widzicie, widać zamek w Bolkowie. A okręcając się kawałek w drugą stronę, widać zamek w Świnach. Sektor drugi jest takim sektorem uniwersalnym. Znajdziemy tu i miejsce zacienione, ale też i na słońcu, jak to lubi. Oczywiście miejsce na ognisko jest. Położone na takich delikatnych tarasach. Widzicie takie miejsca bardziej zacienione. Dzisiaj jest niedziela, także troszkę ludzi wyjechało, przyjeżdżają następni, ale kemping jest na tyle duży, że naprawdę można tutaj sobie znaleźć miejsce takie, żeby mieć ciszę, spokój i sobie odpocząć. Ten następny tarasik. Kolejny. Też jest, akurat ten sektor jest widokowy. Mamy tu też plac zabaw. Dzieciaki nie będą się nudziły. Piaskownica, jakieś różne traktory i inne urządzenia. I przy placu zabaw też kolejny tarasik, czyli tutaj to miejsce może być fajne, jak ktoś z dzieciakami przyjedzie, bo mają praktycznie pod nosem. Tu mamy wjazd
do sektorów 1 i 3. W lewo skręcamy na jedyneczkę, a trójeczkę mamy tu z przodu. Sektor 3 można nazwać takim sektorem rodzinnym. Też jest położony tarasowo, jest widokowy. No i mamy tu chyba najfajniejsze atrakcje, bo przede wszystkim basen, ale mamy też i boisko do piłki nożnej. Jest też miejsce na ognisko i niewielki stawik z łódeczką, z której można sobie powędkować, a za stawem boisko do siatkówki plażowej. Mamy wspomniany basen, leżaczki, miejsce na ognisko i taki budyneczek socjalny w razie złej pogody. Można sobie tutaj przygotować jedzonko, jest lodówka, kuchenka, czajnik, stół do ping-ponga, piłkarzyki, także taka kuchnia-świetlica. Na pewno ucieszy osoby z namiotami. Jak brzydka pogoda, to można sobie tutaj spędzić fajny czas. Tarasik, grill. Tam buduje się też piec do pizzy, ale widać, że jeszcze nie ukończony. Tu jest wspomniany stawik. Jest zarybiony. A to jest wzgórze Góra Mocy. Można tam się rozbić z namiotem, ale tam już są stanowiska bez prądu, bez mediów. Ale jest to też wykorzystywane na jakieś imprezy przy ognisku. Jeżeli chcemy się troszkę głośniej pobawić, to właśnie tam, bo na kempingu przestrzegana jest cisza. Także jakieś głośniejsze imprezki możemy zrobić na Górze Mocy. A tutaj tu raczej się zachowujemy się tak, żeby nie krzyczeć pobytu innym. I na koniec sektor 1, który można nazwać śmiało sektorem kameralnym. Nam się najbardziej spodobał, także też na tym sektorze sobie zostaliśmy. Jest najbardziej zacieniony, otoczony lasem ze starymi drzewami owocowymi. Tu mamy węzeł sanitarny, czyli łazienki, toalety. Zlewy do mycia naczyń, pralka i z tyłu też jeszcze miejsce do utylizacji kasety WC. Są też domki, jeżeli ktoś nie posiada własnego. Wiata kolejna z grillem i z piecem do pizzy. Ten akurat działa. Wczoraj Robert, czyli właściciel kempingu, piekł pizzę, ale na takiej zasadzie, że każdy sobie przygotowywał ją sam, a on tylko piekł, czyli każdy sobie robił taką, jaką lubi. Spody do ciasta można teraz kupić w każdym sklepie, także była fajna frajda. I też miejsce na ognisko.
Kiedyś to był basenik taki mały, a teraz przerobiony jest na miejsce ogniskowe. A tak wyglądają parcele w sektorze pierwszym. Też coś dla dzieciaków, hamak. No i tu można znaleźć takie miejsce, gdzie praktycznie cały dzień możemy mieć cień, w zależności jak się ustawimy. Oczywiście jest prąd. Na parcelach są też krany z wodą, co jest bardzo wygodne. My tu właśnie stoimy. To wygląda. Tak zaobserwowałem, że akurat tą strefę najczęściej wybierają obcokrajowcy. W tej chwili też są dwa namioty. Holendrzy gdzieś sobie pojechali. Ale naprawdę jest tu spokojnie, cicho. Fajne miejsce, także generalnie kemping polecamy, bo naprawdę można tu odpocząć. Jeszcze później Pan pokażę jak bardziej dokładnie Górę Mocy, gdzie czasami też i odbywają się różne animacje, tańce, a jest na tyle oddalone od strefy, gdzie mieszkają turyści, że nie słychać muzyki, nawet jak jest głośno, także nikomu to wtedy nie przeszkadza.